Ostrołęka Ukraina Wspólna Sprawa pod takim hasłem na scenie przy kupcu w Ostrołęce odbył się wyjątkowy koncert zorganizowany w geście solidarności z naszym wschodnim sąsiadem. W koncercie wystąpili zespół Droga na Ostrołękę oraz wokaliści ze studia piosenki z fragmentami koncertu piosenek Jacka Kaczmarskiego. Gorące serca, choć dookoła sroga zima. Zmarznięte usta, krzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Twój przyjaciel, co wielkiej znalazł się potrzebie, wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie. I ramię w ramię, a przyjaźń nasza nie umiera. Nadeszła pora, by pomóc Ukrainie. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Kiedy przyjdzie na nasz czas, jak po nocy dzień, wtedy będziesz niczym brat, to nie sen. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina. Podczas koncertu prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz wsparcia wolnej Ukrainy. Natomiast w piątek, 14 marca o godzinie 18 w holu Ostrołęckiego Centrum Kultury wernisaż wystawy fotograficznej Grażyny Myślińskiej i Sławomira Olzeckiego Ludzie Majdanu. Autorzy są członkami Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego i znani są Ostrołęczanom z wielu wspólnych realizacji prezentowanych przez Galerię Ostrołęka. That way I do, you're cheating hard, we'll tell on you, you're cheating hard.